jestem w tle. Dobra, ludzie w filmie Kibol kłamią, oczerniają kibiców, wybielają się sami, są sami sobie winni, bo robili burdę, zabijali się między sobą, tukli się, wbiegali na murawę. Dlaczego oni mówią, że nie są winni, organizatorzy są winni? Bo zły stadion był, zła była organizacja, bo wpuszczali kibiców, którzy pili. A kto pił? Ja piłem, oni pili. Lali się, tukli, niszczą piłkę nożną. To jest dyscyplina, którą kochają prawdziwi kibice. Co to jest za kibic, który się leje na stadionie? A niech się leje na ustawce ile chce, to jest jego twarz, może się bić ile mu pasuje. Jego wybór, ale nie ma chlania się na stadionie, nie ma niszczenia widowiska, coś takiego jak Puchar Polski, to jest ważna sprawa dla ludzi. Puchar prezydenta, prezydent jest jego patronem, a patronem dawniej był Kaczyński, teraz jest Komorowski. To jest brak szacunku dla tych ludzi. Zrozumcie ludzie, trzeba niszczyć, piętnować takich ludzi, to jest zło. I koniec powinno być z tym. I tyle mam do powiedzenia. Dziękuję za uwagę. Jeszcze o ludziach w filmie nie powiedziałeś.